Program jest stały, to jest program mistrzostw w ogóle Polski w tabliczce mnożenia według formuły kart Grabowskiego. 16 drużyn, szkoły podstawowe miasta Opola, uczniowie z klas trzecich. Drużyna składa się z 4 osób, 2 dziewczynki, 2 chłopców. Jakie są konkurencje? 4 konkurencje indywidualne, 1 zespołowa. Trzeba się wykazać znajomością tabliczki mnożenia, jak i dzielenia. Trzeba biegać, dobierać w pary, trzeba mieć refleks, szybko przykrywać kartę. Wydaje mi się, przechodzą pomiędzy konkurencjami, większość z nich się uśmiecha. Widać stres na ich twarzach, ale to jest, wydaje mi się, taki raczej stres motywujący. Dobrze się bawią i powiem, że mistrzostwa działają i przygotowanie, bo ja w tym roku uczę klasą 4, która w tamtym roku brała udział w mistrzostwach. To jest po prostu poezja nauki matematyki. Z góry na dół prawie będą same piątki. Przede wszystkim uczymy się matematyki w naturalnym środowisku dziecka, którym nie jest ławka i kartka papieru, tylko ruch, zabawa i rówieśnicy. Więc to jest to cudownego, to jest właśnie to, ten plus kart Grabowskiego, że dzieci uczą się bawiąc. Co tutaj się dzieje i co już jest za tobą, a co przed tobą, jeżeli chodzi o ten konkurs? Ogólnie za mną już jest krzyżak, jeszcze mamy prymusa, skrzyneczki i olimpijczyka. Chodzi o to, że cały czas musimy jak najszybciej mnożyć, biegać i tak dalej. A jak ci idzie to mnożenie, ta szybkość liczenia? Bardzo dobrze. Mam nadzieję, że wszystkim pójdzie dobrze. A co ci sprawiło największą trudność, jeżeli coś ci w ogóle sprawiło? Największą trudność chyba sprawiło mi przykład 6 razy 4. Powiedz mi, za co uwielbiasz matematykę? Bo jednak do tego konkursu nie startują osoby, które na przykład lubią polski czy angielski. Mhm. Matematykę lubię za to, że przydaje się. Na przykład w sklepie, żeby cię nie oszukać. Dostaje się za to dobre oceny, dostaje się za to, można pojechać na zawody. Chciałabym być lekarzem, ale myślę, że się przydaje, bo w receptach trzeba liczyć mililitry, ile się leków trzeba podać. Widzieliśmy tutaj bardzo dużo ruchu, bardzo dużo liczenia. Powiedz, co tutaj się odbywała za konkurencja? Olimpijczycy. Na czym to polega? Że są dwie skrzynki i trzeba karty z wynikami jak najszybciej włożyć, a później te działania dopasować. Jak ci poszło? Dobrze. A co sprawiło ci największą trudność, jeżeli sprawiło? Trochę bardziej zastanowić musiałem się. Nie byłem jeszcze pewien, bo ten czas tak szybko i chciałem to dosyć szybko zrobić. Powiedz mi, czy już brałeś udział w jakichś innych konkurencjach w ramach tego konkursu tegorocznego? Nie. A co jeszcze przed tobą w takim razie cię czeka? Ekspres, szeryf, krzyżak i jeszcze jedno. Jak myślisz, pójdzie ci równie dobrze co tutaj? Nie wiadomo. Za co uwielbiasz matematykę? Bo jednak do tego konkursu nie startują osoby, które matematyki nie lubią. Mnożenie, dzielenie, słupek, dodawanie, aż też może być. Takie liczenie, szybkie, fajne to jest ogólnie. A przydaje ci się to w normalnym życiu? Tak, najbardziej to do szkoły. Życzę ci powodzenia przy dalszych konkurencjach. Dziękuję. Uczę, rozwijam, żeby potem napisać dobrze maturę i pójść na jakieś dobre studia. I próbuję się spełniać właśnie w dziedzinie nauki. Jaka jest twoja rola tutaj? Jestem sędzią. Jesteś sędzią. No na czym polega twoje sędziowanie? Sędziowanie, rozdaję karty i oni zaklepują, sprawdzam, czy dobrze zaklepali. Też patrzę, jak układałem ręce i dużo innych takich detali. Około już sprawdziliśmy 30. Jeszcze pewnie z 60 będzie, ale to bardzo fajnie, sprawnie przychodzi. Dzieciaczki też są bardzo grzeczne, więc bardzo się przyjemnie to robi. I one chyba są przeszkolone w szkole, wiedzą od razu co robić, nawet czasami mnie poprawiają i to jest po prostu niesamowite, jak one są bystre, te dzieci. To są wyniki różnych działań i zaczynamy od 10 i muszę, pokazujemy podzielne przez 10, przez 10, no i co jest podzielne przez 10 i kto pierwszy zaklepie ręką, ten bierze wszystkie karty do siebie. To wymagało od ciebie dosyć dużych przygotowań, prawda? Tak. No ale jednak zwycięstwo jest. Tak. Zabawa sprzyja temu, że kompetencje są takie, że my się cieszymy, że tacy uczniowie do nas przychodzą. Nasi uczniowie z kolei zaangażowani w to wydarzenie uczą się współpracy z młodszymi, uczą się sędziowania, współpracy. No i nie ukrywam, że oczywiście myślimy o tym, że ci, którzy tu dzisiaj są, to za kilka lat wybiorą mury dwójki po to, żeby u nas się uczyć matematyki, chociaż nie tylko. Popularność konkursu chyba nie dziwi, dlatego że rzeczywiście przygotowania dla nauczycieli, one trwają dosyć długo.
A forma zabawy rywalizacji dla dzieci fantastyczna. Wszyscy dostaną nagrody, także tym bardziej. Pierwsza edycja bardzo nam się sprawdziła, jeśli chodzi o współpracę, o to, co jest po naszej stronie, co jest po stronie Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki czy MCWE. Więc z pewnością tak, zwłaszcza, że ci, którzy dwa lata z rzędu opiekują się, mówię tutaj o klasie tegorocznej drugiej, a będą w trzeciej klasie i w trzeciej klasie zapewne będą chcieli ciągle uczestniczyć w tym wydarzeniu.